Teraz będzie medytacja nad Księgą Sofoniasza. Jeżeli ktoś ma Pismo Święte z Was, albo można, wiadomo, w komórce też otworzyć ten tekst. A więc Księga Sofoniasza. Ta księga składa się z trzech rozdziałów. Usłyszymy najpierw tekst z pierwszego rozdziału, potem będzie rozważanie, chwila ciszy, kolejny tekst, rozważanie, cisza i tak samo ostatni, trzeci rozdział, więc medytujmy ten tekst, słuchajmy, wpatrujmy się też w miarę możliwości, kiedy ten tekst będzie czytany. I przypomnę jeszcze ten werset, który czytałem w ramach koronki do Bożego Miłosierdzia, który jest mottem tego spotkania, trzeci rozdział, 17 werset. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz, który zbawia. Uniesie się weselem nad Tobą, odnowi Cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. Amen. I takie proste, krótkie wprowadzenie związane jeszcze z tą księgą. Słowo Sofoniasz to imię z hebrajskiego Sefaniach, czyli Jahwe ochronił, albo też Bóg jest obrońcą, Bóg jest tym, który ochrania, albo można powiedzieć taki ochroniarz Boży, Sofoniasz, albo ochraniany przez Boga. Także takie tłumaczenie może być tego słowa, tego imienia. Był to syn niejakiego Kuszego. Prawdopodobnie ten prorok pochodził z potomków króla Ezechiasza. Nie znamy jego daty urodzenia, nie znamy zbyt wiele szczegółów z jego życia. Na pewno działał na początku VII wieku przed Chrystusem, mniej więcej 622 rok, kiedy panował również prorok, taki król i w pewnym sensie nawet i prorok, Jozjasz, który był odpowiedzialny za, jako władca, za odnowę religijną, narodową, właśnie narodu żydowskiego. Wspierał go właśnie Sofoniasz. W tym czasie również głosił Słowo Boże, będąc jeszcze w młodym wieku, prorok Jeremiasz i także był prorok Nachum. Także rzadko się zdarzało, że było kilku proroków naraz, przeważnie jeden był, który był odpowiedzialny za głoszenie Słowa Bożego całemu narodowi, przekazywanie orędzi Boga, a tutaj było nawet kilku. I on w swojej księdze piętnuje wypaczenia religijne, zapowiada jako karę inwazję nieprzyjaciół i ogłasza też tą karę jako dzień gniewu Bożego, dzień Pański. Na pierwszy plan w tej księdze wysuwa się właśnie ten termin, dzień Pański, rozumiany też jako sąd Boży, sąd Boga nad narodem, nad tą ziemią, która została sprofanowana i skażona różnego rodzaju nieprawościami Izraelitów, również bałwochwalstwem. Bardzo często, kiedy ludzie odchodzili od Boga, Izraelici, to wchodzili w bałwochwalstwo i to był najcięższy grzech, który popełniali. Więc kara wymierzona Judzie i Jerozolimie, także również narodom obcym, które też tym bardziej na to zasługiwały. Rolę wykonawców gniewu Bożego w pewnym sensie jakby powierzono tym wojskom najeźdźcym. Prorok piętnuje niesprawiedliwość, wyzysk, właśnie też takie pomieszanie religijne, sekretyzm religijny, bałwochwalstwo związane z kultami bożków asyryjskich. Sofoniasz jest takim wielkim przedstawicielem wiary w jedynego Boga. Bezkompromisowy.
I nie wprost mówi o Mesjaszu, ale możemy tutaj znaleźć odniesienia do Mesjasza, właśnie również w tym tekście, który jest tym mottem tego spotkania. Możemy tutaj zamiast słowa na przykład Pan użyć imienia Jezus. Jezus, Twój Bóg jest pośród Ciebie. Zamiast słowa mocarz też imię Jezus. Jezus, który zbawia. Uniesie się weselem nad Tobą. Jezus odnowi Cię swoją miłością. Jezus wzniesie okrzyk radości nad Tobą. I teraz będzie czytany cały pierwszy rozdział, taki długi tekst, ale warto za jednym razem właśnie ten tekst przeczytać, wysłuchać. Słowo Pańskie, które zostało skierowane do Sofoniasza, syna Kuszjego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego. Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi, wyrocznia Pana. Usunę ludzi i bydło. Usunę ptactwo podniebne i ryby morskie. I zgorszenia wraz z bezbożnymi. I wytępię człowieka z powierzchni ziemi, wyrocznia Pana. I wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jeruzalem. I wytępię z tego miejsca pozostałości Baala oraz imiona sług bałwochwalczych wraz z kapłanami. Wytępię także tych, którzy na dachach oddają pokłon wojsku niebieskiemu i tych, którzy oddają pokłon przysięgając na Pana i przysięgając na Milkoma i tych, którzy się odwracają od Pana i którzy Pana nie szukają i nie pytają o Niego. Milczcie przed obliczem Pana Boga, gdyż bliski jest Dzień Pański. Bo już przygotował Pan ofiarę, poświęcił swoich zaproszonych. W dniu zaś ofiary Pańskiej ja ześlę karę na książąt i synów królewskich i na wszystkich, którzy się ubierają w szaty cudzoziemskie. I w owym dniu ześlę karę na każdego, który przeskakuje próg, na tych, którzy napełniają dom swego Pana gwałtem i oszustwem. I rozlegnie się owego dnia wyrocznia Pana, głośne wołanie od bramy rybnej i lament z drugiej strony miasta oraz huk wielki od strony pagórków. Narzekajcie, mieszkańcy Moździerza, bo cały lud Kanaanu został zgładzony. Wytraceni zostali wszyscy, którzy odważają srebro. Wówczas tak będzie. Z pochodniami przeszukam Jeruzalem i ukażę mężów zamarłych nad wybornym winem, którzy mówią w swych sercach: nie uczyni Pan dobrze i źle nie uczyni. Majętność ich będzie na łup wydana, a domy ich na spustoszenie. Zbudowali domy, lecz nie będą w nich mieszkać. Zasadzili winnice, ale nie będą pili z nich wina. Bliski jest wielki dzień Pański, bliski i rychły on bardzo. Szybszy jest dzień Pański od gońca i od mocarza niecierpliwszy. Dzień ów będzie dniem gniewu,
dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, dniem trąby i okrzyków wojennych, przeciwko miastom obronnym i przeciw basztom wysokim. I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi, ponieważ zawinili przeciwko Panu. I jak kurz krew ich będzie rozlana, a jak gnój ich jelita. Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła ich ocalić w dniu gniewu Pana, gdyż ogień jego zapalczywy strawi całą ziemię, bo dokona zagłady zaiste strasznej wszystkich mieszkańców ziemi. Pan skierował swoje słowo do proroka Sofoniasza. Tak, właściwie zaczyna się każda księga świętych proroków. Bóg najpierw mówi, człowiek, czyli wybrany prorok, namaszczony przez Boga, słucha. Cechą proroka jest słuchanie, a dopiero potem przepowiadanie tego, co się usłyszało. Głos Boga, a nie głos ludzi. Nie swój głos, nie swoje przemyślenia, ale Jego słowa. I Sofoniasz więc ogłasza Dzień Pański. Mowa tu jest o ataku nieprzyjaciół na Izraela, niewoli. To jest ten Dzień Pański, który się wtedy wypełnił bardzo szybko, ale czyli czas ucisku, udręki. Ale to jest też dzień ostateczny, który zapowiada Sofoniasz. Dzień przyjścia Mesjasza, dzień Jego świętego gniewu, dzień szczególnie boskiej sprawiedliwości. Ale przed tym dniem jest dzień Bożego Miłosierdzia, czas Bożego Miłosierdzia. Dlatego tutaj jest zachęta. Ci, którzy się odwracają od Pana, powinni do Niego wrócić. Ci, którzy Pana nie szukają, powinni zacząć Go szukać. Ci, którzy nie pytają o Niego, powinni się zapytać: Panie, gdzie jesteś? Odpowiedz mi, co mam czynić? Milczeć przed obliczem Pana, składać Bogu ofiary duchowe, przyjmować doświadczenie oczyszczenia poprzez różne uciski, które czasem w naszym życiu przyjdą, może już są i są konieczne, aby nas oczyszczać przez te doświadczenia i czynić jeszcze bardziej oddanymi, poświęconymi Bogu. Sofoniasz cierpiał ze swoim narodem, ale rozumiał, że te doświadczenia są konieczne, bo wiele w nim jeszcze, nie tylko w narodzie, ale także w nim samym było myślenia, które było bałwochwalcze, pogańskie. Ulegał też temu, ale się zaczął temu sprzeciwiać, wyrzekał się tego i prosił Boga o to, żeby jego cały naród też ogłosił swojego Boga za jedynego króla i władcę. Ale wcześniej właśnie miał przyjść ten dzień ucisku, utrapienia, ruiny, ciemności, okrzyków wojennych, trąby. Musi być kara, ale będzie też miłosierdzie. Nasze życie więc jest pełne różnych doświadczeń. Sami nie przejdziemy przez te doświadczenia.
Możemy kropla po kropli przyjąć te różne doświadczenia, które z rąk Pana na nas przychodzą. Czasami też z naszej winy. Czasem też z winy innych ludzi. Czasami dlatego, że ten świat żyje tak, jakby Boga nie było. Dlatego ten świat będzie trapił tych, którzy idą za miłością Jezusa, którzy głoszą Jego miłość i miłosierdzie. Dlatego nie bójmy się tych doświadczeń. Złoto, inne cenne metale trzeba oczyścić w ogniu, który przecież wypala wszelkie skazy, nieczystości, brud. Złoto wtedy błyszczy całym swoim pięknem. Widać też szczególną wartość danej próby złota, bo jaśnieje szczególną jasnością, więc to, co doświadczył Sofoniarz, lud Boży, doświadcza na pewno też i nasz naród, Polska, inne narody, szczególnie teraz Ukraina, oczyszczenia, cierpienia, udręki. Módlmy się o pokój, który jest związany z pokojem przede wszystkim Bożym, który jest darem Boga. Chrystus zmartwychwstały przynosi pokój. Ale nie będzie pokoju zewnętrznego, kiedy nie będzie pokoju wewnętrznego. On jest najważniejszy. Dlatego módlmy się o pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, domach, w kościele. Panie, ufamy Ci. Przyjdź, Panie, i oczyszczaj nas. Wypalaj w ogniu swojej miłości i miłosierdzia. Słuchajmy teraz tekst drugiego rozdziału Księgi Sofoniasza. Sąd nad obcymi narodami. Zbierzcie się, zgromadźcie się, narodzie bez wstydu, zanim pojawi się wyrok, a dzień uleci jak plewa. Zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego, zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Bo Gaza będzie opuszczona, Aszkelon zaś w pustynię się obróci. Aszdod w samo południe wypędzą i Ekron będzie zburzony. Biada zamieszkującym wybrzeże morskie, narodowi Kreteńczyków. Słowo Pańskie przeciwko wam, Kanaanie, ziemio filistyńska, zniszczę cię, bo zabraknie mieszkańców. I będzie wybrzeże morskie pastwiskiem, legowiskiem pasterzy i miejscem na zagrody dla trzód. Będzie także pas morski dla reszty z domu Judy. Tam będą oni paśli swe stada. W domach Aszkelonu będą się wieczorem wylegiwali, bo nawiedzi ich Pan, Bóg ich, i odmieni ich los. Słyszałem urąganie Moabu i bluźnierstwa synów Ammona, którymi lżyli mój lud, rozpierając się w swoich granicach. Dlatego na moje życie wyrocznia Pana zastępów, Boga Izraela. Moab będzie jak Sodoma
a synowie Ammona jak Gomora, ziemią cierni, kopalnią soli i pustynią na wieki. Reszta ludu mego ich złupi, a ci, co pozostaną z mego narodu, przejmą ich posiadłości. To ich spotka za ich pychę. Lżyli bowiem i wynosili się ponad lud Pana zastępów. Straszny dla nich okaże się Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi i będą mu oddawać pokłon każdy z miejsca swego, wszystkie pogańskie wybrzeża. Także wy, Kuszyci, moim mieczem pobici będziecie. I wyciągnie on rękę na północ i zniszczy Asyrię i obróci Niniwę w pustkowie, w step suchy jak pustynia. I będą się wylegiwać pośród niej stada wszelkie rodzaje zwierząt, tak sowa jak jeż, zanocują na głowicach jej kolumn, a w oknie słychać będzie pohukiwania. Od samego progu będzie rumowisko, obalone dźwigary cedrowe. Oto wrzaskliwe miasto, które bezpiecznie się rozsiadło, które mówiło w swym sercu: ja i nikt więcej. Jakim się stało pustkowiem, legowiskiem dzikich zwierząt. Każdy, kto obok niego przechodzi, pogwizduje i ręką potrząsa. Ten tekst jest szczególnym rodzajem ostrzeżenia dla narodów, które obrażają Boga, które mu bluźnią, które sprzeciwiają się Jego woli, które nie czczą Boga. Tutaj jest mowa o doświadczeniu zniszczenia tych narodów. Również jest takie objawienie potwierdzone przez Kościół w Japonii, w Akicie, siostrze Agnes, gdzie jest mowa o takim doświadczeniu oczyszczenia poprzez ogień, poprzez taką wielką karę Bożą dla wszystkich narodów świata, szczególnie tych, które Bogu się sprzeciwiły. Że również będzie czas próby w Kościele. Czas z kolei takiego duchowego ognia, który będzie wypalał to, co nieprawe w Kościele. Że będą podziały w Kościele między świeckimi, między duchownymi, biskupami, kapłanami. Że niewinni, którzy są wierni nauce Chrystusa i Kościoła, będą prześladowani przez niewierne sługi Boga w Kościele. I to już widzimy bardzo mocno w naszych czasach. Także w Polsce, w Kościele w Polsce, kiedy ci, którzy nie mają sobie Ducha Bożego, ale ducha pychy, zatwardziałości, manipulacji, a mają władzę i wpływy, prześladują tych, którzy są wierni nauce Pana. Ale Pan sprzeciwia się ich nieprawościom, ich decyzjom. Pan broni swoich sprawiedliwych, swoich kapłanów i swoich wiernych. Dlatego będzie tak, jak mówi Pan. Straszny dla nich okaże się Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi i będą mu oddawać pokłon każdy z miejsca swego. A więc nadejdzie taki czas, że te wszystkie kulty bezbożności upadną. Także to, co w Kościele jest plewem, zepsuciem, demoralizacją i wpływy właśnie złych ludzi Kościoła, skończą się. Zapanują w Kościele sprawiedliwi, pokorni,
ubodzy i cisi, wybrani przez Pana. Oni odnowią Kościół Święty i uwolnią Kościół Święty od Kościoła Antychrysta, od ludzi Antychrysta, których pojawia się w Kościele w ostatnim czasie i ujawnia wielu. Wysłuchajmy jeszcze teraz kolejnego, ostatniego, trzeciego rozdziału Sąd Boży nad Jerozolimą i obietnice mesjańskie związane z nadejściem Chrystusa. Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia. Nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Jego książęta są pośród niego lwami ryczącymi, sędziowie jego wieczornymi wilkami, które nic do rana nie pozostawią. Prorocy jego to zarozumialcy i ludzie wiarołomni. Jego kapłani zbezcześcili świętość, pogwałcili prawo. Pan sprawiedliwy jest w jego środku, nie czyni niesprawiedliwości. Każdego rana wydaje wyrok, o świcie on nie zawiedzie. Ale nikczemnik nie zna wstydu. Wytraciłem narody, ich twierdze są zniszczone. Spustoszyłem ich ulice, także nie ma przechodniów, ogołocone są ich miasta, także nie ma nikogo, nie ma mieszkańców. Mówiłem, Ty przynajmniej mnie uszanujesz, przyjmiesz ode mnie upomnienie. Jej przybytek nie zostanie usunięty. Zaiste, ilekroć ją nawiedzałem, tym bardziej śpieszyli znieprawiać wszystkie swoje czyny. Przeto oczekujcie mnie, wyrocznia Pana, w dniu, gdy powstanę na świadectwo, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie moje oburzenie, cały mój gniew zapalczywy, bo ogień mej zazdrości pochłonie całą ziemię. Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzekł Kusz, wielbiciele moi, moi rozproszeni, dar mi przyniosą. W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich Twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem mnie niewierności. Usunę bowiem wtedy spośród Ciebie pysznych samochwalców Twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw.
i nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie. Nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie, nie bój się, Syjonie, niech nie słabną twe ręce. Pan twój Bóg jest pośród ciebie, mocarz, który zbawia. Uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. Pozbawionych świąt zgromadzę, bo do ciebie należeli. Ciężary nakładane na nią hańbą. Oto ja dokonam zagłady wszystkich, którzy cię uciskali w owym czasie, a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę. I uczynię z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie zaznali wstydu. W owym czasie was przywiodę, a będzie to w czasie, gdy was zgromadzę. Albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz los na waszych oczach, mówi Pan. Tutaj jest w tym tekście ganiona Jerozolima, miasto uważane przez Żydów za święte, centrum judaizmu, bo tam była świątynia Boga. Ale Sofoniarz gani to, że nie słuchacie głosu Pana, nie przyjmujecie żadnego ostrzeżenia, nie ufacie Mu. Nie przybliżacie się do swojego Boga, jesteście buntowniczy. To miasto jest splugawione, bo stosuje ucisk. Czyż tak szczególnie nie stało się, kiedy Chrystusa wlekli w czasie drogi krzyżowej? Czy wtedy nie było szczególnie to widoczne, to ta plugawość tego miasta, oprócz ludzi, którzy byli też sprawiedliwi w tym mieście i prawi, większość zachowała się jak, tutaj jest napisane, jak wilki. Nawet sędziowie ich właśnie podobni do wieczornych wilków, które wyją. I Pan tutaj też przez proroka gani fałszywy proroków. Prorocy jego to zarozumialcy ludzie wiarołomni. Fałszywi prorocy łamiący wiarę, pyszni, a nawet kapłani zbezczeszyli świętość, pogwałcili prawo Boże. Czyli ci, którzy byli powołani do tego, aby być wiernymi Bogu i uczyć tej pobożności, zachęcać do świętego życia, najbardziej byli splugawieni. I naród ich naśladował, że oni są przede wszystkim odpowiedzialni za upadek tego miasta, które powinno być wzorem dla innych miast żydowskich i dla wszystkich miast całej ziemi. Ale Pan tutaj obiecuje, że niektóre narody pogańskie w miejsce narodu żydowskiego, który zostanie odrzucony z powodu odrzucenia Mesjasza, jest napisane, że oni będą oczyszczeni, będą mieli wargi czyste i będą wzywali imienia Pana, imienia Jezusa i służyli Jezusowi jednomyślnie.
I również ten lud, który będzie podlegał Mesjaszowi, jest nazywany ludem pokornym i biednym, szukającym schronienia w imieniu Pana, w imieniu Jezusa. Ten lud mesjański nie będzie czynił zła, ani nie będzie wypowiadał kłamstw. Ten lud mesjański, lud Jezusa, lud Boży, będzie śpiewał jak mistyczna córa Syjonu. Będzie podnosił okrzyki radości. Będzie cieszył się i weselił swojego serca przed swoim Panem. Będzie to duchowe, mistyczne miasto, ten lud, w którym Bóg będzie otrzymywał chwałę. Król Izraela, Jezus, jest pośród ciebie. Nie będziesz już bała się złego. Niech nie słabną twoje ręce, nie bój się. Pan mówi do ludu swojego, do nas. Jest pośród nas, zbawia nas. On weseli się nami, kiedy wracamy do Niego, słuchamy Go teraz, adorujemy wystawionego w monstrancji. Odnawia każdego dnia swoją miłość do nas, czyli okazuje nam nowe oznaki tego, że jest, że zależy Mu na odkupieniu nas. Że przyjdzie czas świętowania na nowo świąt Jezusa Mesjasza. I Pan obiecuje, że z tych biednych ludzi, które właśnie to lud Jego utworzy sobie, ci duchowo chromi, wygnani, udręczeni, oni będą chwałą Boga. Z nich uczynię sobie chwałę, zapowiada Pan, Pan Jezus, i sławę na całej ziemi. Odmienię wasz los, mówi Pan, na waszych oczach. Czyli Pan obiecuje pomyślność, błogosławieństwo, obietnica Jezusa Mesjasza na ten czas ziemski, ale również na wieczność. A więc idźmy za Panem. Słuchajmy tych słów Sofoniasza. Niektórzy może nawet dopiero się dzisiaj dowiedzieli, że jest taka księga Sofoniasza, że jest taki prorok. Sądzę, że wielu z was nie czytało w ogóle tej księgi i to jest zrozumiałe też, bo że właśnie, że nie ma może też takiej możliwości poznawania wszystkich ksiąg prorockich, ale dzisiaj mogliście poznać i przyjąć to słowo. Może nie wszystko jest zrozumiałe, ten tekst, czy może nawet ten komentarz, który starałem się wam przekazać w oparciu o tę księgę, żeby to wszystko było w miarę właściwości właśnie przyjęte przez was umysłem, sercem, ale może przyjdzie czas na to, że owoce tego słuchania, tej medytacji też będą. Wierzymy w to, bo po to jest również ta modlitwa, ta medytacja, że będą owoce, że będzie zasiane teraz dobro i że będą owoce tych duchowych ziaron Słowa Bożego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jezu Chryste, Królu Proroków, zmiłuj się. Maryjo Królowo Proroków, módl się. Święty Proroku Sofoniaszu, święci Prorocy Boga, Malchaloi, Malache Shalai, Malchalai, Malachenol, Malchanai, Ishalachenen, Edochalachanai, Malachalai, Adonai, Malacheno, Shelechanai, Enefacha Malacheno, Adonai, Adonai, Berefalacheno, Adonai, Adonai, Malacheno, Święty Sofoniaszu, patronie nasz, Święty Sofoniaszu, patronie nasz, módl się za nami. Święty Sofoniaszu,
Święty Sofoniaszu, patronie nasz, módl się za nami. Święty Sofoniaszu, patronie nasz, Święty Sofoniaszu, patronie nasz, módl się za nami. Zakończyliśmy pierwszą część naszego spotkania, ale adoracja będzie trwała do godziny 18 do mszy świętej. O 17 będzie druga część spotkania, jeszcze też odmówimy różaniec i będzie uwielbienie Jezusa miłości ukrzyżowanej, a właśnie 18 będzie potem msza święta. A po mszy świętej jeszcze będzie krótka przerwa i będzie ostatnia, trzecia część spotkania. Będzie czas na świadectwa, zachęcam więc ponownie do składania świadectw. Potem będzie modlitwa o uwolnienie, uzdrowienie duszy i ciała, wylanie Ducha Świętego i posłanie nas na misję nowej ewangelizacji. I jeszcze po spotkaniu będzie modlitwa wstawnicza. Także gdzieś może mniej więcej do godziny 21. A później będzie z kolei jeszcze po spotkaniu, po wszystkim, po modlitwie wstawniczej, adoracja całonocna w ciszy do jutrzejszej mszy świętej, do różańca, który będzie też przed niedzielną Eucharystią. A teraz właśnie będzie taki czas na adorację dobrowolną i czas też takiej małej przerwy. Tutaj też w namiocie po prawej stronie, jak się wychodzi z kościoła, jest przygotowany dla was posiłek, obiad, zupa. Także jest kawa, herbata, można skorzystać, posilić się. To wszystko jest też za darmo, z serca od nas, dla was też, abyście też tutaj czuli się jak u siebie, jak w domu.